biznes, w którym jesteście, nie tylko podlega zmianom makroekonomicznym typu wysokie stopy procentowe czy technologicznym i typu car sharing, ale też za chwilę będzie olbrzymia zmiana technologiczna, prawdopodobnie w ciągu dekady, może dwóch, trzech, czyli po pierwsze samochody przede wszystkim elektryczne, zupełnie inny sposób, a po drugie samojeżdżące, gdzie kierowca będzie coraz mniej ważny. I w tym momencie producenci być może są w stanie przejąć ten cały rynek. Waymo, Google jeździ już w kilkunastu miastach. Self-driving Tesli, co by o nim nie mówić, zawsze za dwa tygodnie, też robi się coraz lepszy. Te samochody, nawet zwykłe, które teraz kupujemy, mają coraz więcej tych funkcji, także zbliżamy się bardzo szybko. I tak jak konie zostały wymienione przez samochody w ciągu dekady, dwóch w Stanach Zjednoczonych, trochę dłużej, gdzie indziej, tak to się może nastąpić. Jak ty widzisz tą przyszłość motoryzacji i jak Panek jako firma będzie się w to wpasowywała? Mnie ten kierunek bardzo interesuje. Czekamy na niego. Niestety jest tak, że w Polsce oraz w Europie są duże hamulce prawne na wprowadzenie samochodów autonomicznych. Regulacje są masakryczne. Więc praktycznie nie da się tego zrobić, co już działa w Stanach. Dla mnie, gdy pojechałem do Stanów testować samochody autonomiczne, było to niesamowite przeżycie, gdzie zamówiony przeze mnie samochód przez telefon przyjechał do mnie tam, gdzie stałem. Biegałem wtedy jak dziecko dookoła tego samochodu, żeby sprawdzić, czy na pewno nie ma nikogo w środku, może pod kołem, może pod podwoziem. I nikogo tam nie było, a później otworzyłem ten samochód i gdy wysłuchałem komunikatu, a samochód ruszył, cieszyłem się też jak dziecko, że kierownica się sama kręci. Jak to jest wrażenie, więc dotykałem, jeszcze nie jechałem tak. Więc dotykałem ten fotel kierowcy, sprawdzając, czy tam czasem nie ma kogoś, kto jest niewidoczny. Ale nie było tam rzeczywiście nikogo. A samochód później, no, niesamowite jest to wrażenie, jak samochód podjeżdża do skrzyżowania ze światłami. I człowiek się zastanawia, czy on się tam zatrzyma, czy nie. Jak zareaguje na różne niebezpieczne wydarzenia. I wszystko było w idealnym porządku. Po jakimś czasie zauważyłem, że ten samochód jedzie bardziej bezpiecznie niż przeciętny kierowca. No mniej zrywów i bardziej tak zrównoważenie. Nawet miałem taką sytuację, że było zielone światło, samochód ruszył i nagle pojawił się jakiś rowerzysta, który przejechał na czerwonym świetle i wymusił pierwszeństwo. I ja nie znalazłem się z głową na szybie, tak jak w przypadku zwykłego kierowcy, tylko samochód autonomiczny już widział wcześniej tego rowerzystę, zanim ja go zauważyłem, więc delikatnie przyhamował i zatrzymał się przed nim. To było niesamowite. Ja czułem się bardziej bezpiecznie niż w zwykłym samochodzie. Naprawdę, więc mi się to bardzo podobało i chcę, żeby takie usługi z czasem działały. Natomiast mamy duży problem mentalny i uważamy, że człowiek za kierownicą będzie lepszy. I niestety jest to błąd. Przez jakiś czas pewnie tak. Tak, ponieważ ludzie niestety stwarzają najwięcej wypadków, a samochody autonomiczne nie. Ale jeśli samochód autonomiczny ma jakąkolwiek stłuczkę czy kolizję, no to jest to bardzo szeroko nagłaśniane. I tak jak kiedyś z samolotami, jeśli samolot spadł, no to ludzie się bali do niego wsiadać, a przecież jest to najbezpieczniejszy środek komunikacji. Ale nie był. On się stał tak bezpieczny przez to, jak bardzo każdy wypadek był prześwietlany, jak te procedury naprawy, czy maszyn, czy procesów, czy nawet szkoleń ludzi zadziałały. I tak? To samo się teraz dzieje z samochodami autonomicznymi. W związku z tym, że jest takie duże patrzenie na ryzyko, no to firmy się mocno starają, aby nie było żadnych kolizji czy wypadków. Myślę, że żadnych nie będzie, ale to obniży. Ale to jest jeszcze jedna rzecz, której jest nam ciężko zrozumieć jako ludziom, tak? Bo jak ty miałbyś taki wypadek z rowerzystą, czy prawie wypadek z rowerzystą, to nauczyłbyś się, że w pewien sposób musisz bardziej ostrożnie na tym skrzyżowaniu działać, tak? Mhm. To się kończy na tobie. Jak jedna taka maszyna się czegoś nauczy,
to to idzie do serwerów i wraca do wszystkich maszyn, więc one wszystkie wiedzą, że na tym skrzyżowaniu może być taka sytuacja, że rowerzysta wyjeżdża, tak? I koniec. To samo z medycznymi maszynami. To jest nas czeka. Jak chcecie do tego podejść biznesowo, jeżeli to nie jest zdradzanie jakichś wielkich tajemnic? Jeżeli w Unii Europejskiej zmienią się przepisy lub, myślę, że zmienią się przepisy w momencie, kiedy któryś z europejskich koncernów to wymyśli, bo ten kraj z pewnością to przepcha. Ale załóżmy, że mamy w ciągu dekady możliwość posiadania samojeżdżących samochodów. Stajecie się firmą taksówkarską? Tak. Jak tylko pojawią się takie możliwości w Europie, to będziemy wzmacniać nasze kontakty z producentami samochodów autonomicznych i po prostu brać je do naszej sieci, tak jak obecne samochody. To się samochodów będzie dużo mniej, jak pojawią się autonomiczne. Zdajesz się z tego sprawę? Nie, bo ludzie tak bardzo nie oddadzą tak szybko ze swojego pola. Ludzie w naszym wieku. W każdym wieku. Tak? Ale naprawdę koni nie ma więcej przez to, że są samochody. Już jestem nauczony, że ludzie mają bardzo duży problem ze zmianami. Okej. Bardzo duży. Więc już teraz widzę, jaka jest walka z samochodami autonomicznymi, jak jeszcze ich nie ma. Zobaczmy, jaka jest walka z wiatrakami w ogóle. Kiedyś była walka z taksówkami na aplikację, ile było palonych opon i tak dalej. Przecież przechodziliśmy różne etapy. Przecież jak wprowadzono nawet opony do samochodów, to przecież robiono to 50 lat, bo ludzie nie chcieli zmienić, uważali, że koła drewniane są lepsze. Więc będziemy musieli na to trochę poczekać, a nawet jak wejdą samochody autonomiczne, to nie będzie to tak, że wszystkie inne prowadzone przez kierowców znikną. Nie, to będzie bardzo powolny proces, ale będzie się działo. No, w tej chwili w niektórych miastach w Stanach przecież te samochody autonomiczne jeżdżą między samochodami z kierowcami, więc one muszą sobie jakoś z tym dawać radę. No i dają sobie radę. Wiesz co, ja się chyba z tobą nie zgodzę tutaj, że to będzie powolny proces i że zostaną samochody z czysto ekonomicznych powodów. Tak jak Uber i Lyft zmienili system taksówek praktycznie, może nie na całym świecie, ale na całej północnej półkuli, tak, gdzie są bardziej industrialnie rozwinięte kraje. Nie ma już taksówek na postojach taksówek, nie dzwoni się, mamy aplikacje, to działa, bo to było prostsze i tańsze. Tak samo może być z samochodami, które mają autopilota. Z bardzo prostej przyczyny. I jeżeli one jeszcze będą elektryczne i ceny energii elektrycznej chociaż teraz rosną z powodu wejścia w więcej inwestycji solarnych czy wiecznych, spadną, to te samochody mają szansę być po prostu tańsze. Bo twoje samochody jeżdżą bardzo dużo, ale mój samochód 90% swojego życia, jeżeli nie 95%, stoi w garażu. Bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo to jest miód na moje serce i na moje cele. Ja myślę tak samo, ale ja w tej chwili wypowiadam się z punktu widzenia przekonań, które słyszę, jak ja o tym opowiadam innym. Więc jesteś nieliczną osobą, która właśnie mówi w ten sposób. No ja, wiesz co, mogę sobie przesadzić z moimi nadziejami, bo ja... Pomarzmy. Moje przekonania i nadzieje są takie właśnie jak twoje, ale wiem, że już się wielokrotnie na tym sparzyłem i strach przed zmianami u ludzi może powodować bardzo dużo hamulców, a ja nie mam za dużo czasu, więc daję sobie 3 lata i jeśli w Europie i w Polsce nic się nie zmieni, to będziemy montować takie usługi gdzieś w innych krajach, w których to jest bardziej możliwe. I to mi się podoba. Jest takie piękne zdjęcie Nowego Jorku, dwa zdjęcia połączone z Nowego Jorku z 1903 roku i z 1913 roku. Nie wiem, czy to widziałeś. My je tutaj zamieścimy na YouTubie, gdzie w 1903 roku jest ulica Nowego Jorku i są same dorożki i jeden samochód. Mhm. 10 lat później są same samochody i jedna dorożka. 10 lat zajęło wymiana. Oczywiście w super cywilizowanym, dużym mieście, jak na te czasy i tak dalej, bo ja pamiętam, nie wiem jak u ciebie w małej miejscowości, w latach 80. przyjeżdżał pan jeszcze
wozem drabiniastym i krzyczał kartofle, tak? Także to było i to było... Tylko zauważ, że wtedy zmienił się tylko sprzęt, a teraz będzie zmiana dosyć bardziej poważna, bo zmieni się woźnica, a raczej wykluczymy woźnicę. Zmieni się sprzęt. Teraz jest tak, że... Albo kiedyś było tak, że był ten woźnica i on prowadził wóz. Ale był stajenny, byli ci wszyscy ludzie, był kowal. Ale później to się tylko ulepszyło, ale dalej był kierowca. A my teraz mówimy o wykluczeniu kierowcy, a ludzie nie dadzą się tak szybko wykluczyć. Nawet nie wyobrażę sobie, jakie będą protesty. Ja widziałem nawet w Stanach Zjednoczonych tak otwartych, ludzie tam protestują przeciwko tym samochodom autonomicznym. No ale samochody autonomiczne, które prawdopodobnie pierwsze wejdą, to wbrew pozorom nie będą taksówki, bo ekonomicznie prawdopodobnie bardziej się będą opłacały tiry, czy też samochody dostawcze, te długodystansowe, które będą mogły po prostu jeździć. No ale taksówki już są, a tirów jeszcze nie ma w takim zakresie, jak są taksówki. No, zobaczymy.